Witajcie kochani w kolejnym odcinku acerankowym. Dzisiaj chciałbym, abyśmy pochylili się nad następującą myślą. Co to jest prawdziwe życie z Bogiem? Co to oznacza? Jakie pociąga za sobą konsekwencje? Czym się wyróżnia? Mamy wokół siebie mnóstwo ludzi, którzy twierdzą, że wierzą w Boga. Nie chcę nikomu odmawiać prawa do samookreślenia, ale jestem pewien, że 99,99% tych ludzi nie wie, co mówi. Nie ma pojęcia, o czym mówi, a większość właściwie odpowiada tylko po to, żeby natychmiast zakończyć tę rozmowę, ponieważ ich życie z Bogiem nie interesuje. Czy dziwimy się, że świat wygląda tak, jak wygląda? Przecież jest zamieszkały przez ludzi niewierzących. Relacje, które widzimy pomiędzy narodami, wewnątrz państw, wewnątrz rodzin, to nie są relacje oparte na Słowie Bożym. Widzimy tyle nieszczęścia, tyle bólu i tyle cierpienia, że każdy człowiek, podkreślam to raz jeszcze, każdy człowiek powinien zadawać sobie pytanie i szukać odpowiedzi, dlaczego tak jest. Dlaczego tak jest? Ja posłużę się pewnym fragmentem Słowa Bożego, aby każdy z nas mógł się z nim skonfrontować i każdy z nas mógł sam powiedzieć, zdecydować, kim jest. A jeśli ktoś z nas twierdzi, że jest wierzącym człowiekiem, to niech skonfrontuje się z tym, co za chwilę usłyszymy. Czytamy fragment Ewangelii Łukasza, rozdział 22, od wersu 39. I wyszedłszy, udał się według zwyczaju na Górę Oliwną. Poszli też za nim jego uczniowie. A gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: módlcie się, aby nie popaść w pokuszenie. A sam oddalił się od nich jakby na rzut kamienia i padłszy na kolana, modlił się, mówiąc: Ojcze, jeżeli chcesz, oddal ten kielich ode mnie. Wszakże nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. A ukazał mu się anioł z nieba, umacniający go. I w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił i był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię. A wstawszy od modlitwy, przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących ze smutku. I rzekł do nich: dlaczego śpicie? Stańcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Bardzo wzruszająca historia i pokazująca w niezwykły sposób człowieczeństwo naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale zacznijmy od początku. Wers 40 mówi, że mamy się modlić, abyśmy nie popadli w pokuszenie. 46 wers jest powtórzenie. Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Zwróćcie uwagę, kochani, że nasz Zbawiciel wzywa nas, wzywa swoich uczniów, aby jeśli chcą wieść życie, które podoba się Bogu, które jest oddaniem się całkowicie w ręce Boga, to nie mamy żadnej możliwości, aby zrobić tego
własnymi siłami, aby uczynić to na podstawie własnej decyzji, ale Jezus mówi, módlcie się. To oznacza, rozmawiajcie z Bogiem o swoim życiu. Rozmawiajcie o wszystkim, co jest dla was problemem. Nie ukrywajcie przed Bogiem waszych słabości. Nie ukrywajcie słabości waszego ciała. Nie ukrywajcie swoich pragnień. Nie ukrywajcie miłości do tego, co na tym świecie. Bo jeśli to wszystko będziecie czynili, jeśli będziecie to ukrywali wszystko, to nie będziecie żyli takim życiem, jakie Ojcu się podoba. Mało tego, to nie będzie życie, z którego będziecie usatysfakcjonowani. Będziecie tymi nieustannie przegranymi chrześcijanami. O iluż takich wierzących znajdujemy w kościołach? Żyją z Bogiem 10, 20, 30 lat, przynajmniej tak mówią, ale czasami aż strach do nich podejść. Są ludzie, którzy zapełniają ławki kościelne, ale kiedy spojrzą na ciebie, to nie wiesz, czy już masz umierać, czy za chwilę. Tyle w tym wzroku złości, niechęci, a nawet nienawiści i pogardy. Dlaczego tak się dzieje? Właśnie dlatego, że ci ludzie w ogóle nie rozmawiają z Bogiem o swoim życiu. To są często ludzie bardzo religijni. Tak religijni, że potrafią zatruć życie dziesiątką czy setką innych ludzi. Ponieważ wymogi, które stawiają innym, są jak najbardziej święte w ich mniemaniu, ale sami nawet palcem jednym nie ruszą, aby te wymogi spełniać. Przypomina nam to tych dawnych faryzeuszy, którzy bardzo podobnie postępowali. Jakże ogromnym przeciwieństwem tych ludzi, także uczniów, o których tutaj czytamy, jest sam Chrystus. On nie tylko dał dobrą radę, ale On sam według tej dobrej rady postąpił. Poszedł kawałek dalej, upadł na kolana i modlił się. Niezwykle ważna jest treść tej modlitwy, ponieważ Jezus wiedział, że czeka Go śmierć i wiedział nawet jaka śmierć. Znał przecież proroctwa biblijne, zresztą był autorem tych proroctw. To dzięki jego natchnieniu przecież zostały zapisane te proroctwa. Ale teraz, kiedy w pełni jest człowiekiem, wie, że musi się zmierzyć z tą rzeczywistością. I wie, że człowieczeństwo samo od siebie mu nie pomoże. Że potrzebuje czegoś więcej. Że potrzebuje obecności samego Boga. Samego Ojca. I mówi prawdę, Ojcze, jeżeli jest taka możliwość, to niech ten kielich mnie ominie. Jeżeli jest taka możliwość. Ale Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja wola. Nie moja wola, lecz Twoja wola. Jezus Chrystus w tej krótkiej modlitwie daje nam pewien wzór. Wzór, który powinniśmy naśladować. Mierzymy się w naszym życiu z różnymi sytuacjami i mierzymy się właśnie po to, aby to nasze człowieczeństwo zostało ubrane w posłuszeństwo Bogu. Nie mierzymy się z tymi przeciwnościami po to, żeby się Bogu podobać, zasłużyć sobie na cokolwiek. Ale mierzymy się z nimi dlatego, że Bóg je stawia przed nami po to, aby nas ukształtowały i aby On mógł to ukształtowane naczynie używać wedle swojej własnej woli. Dlatego te słowa Jezusa, nie moja wola, lecz Twoja wola, są tak ważne. Tak ważne dla każdego z nas. Jezus mówi, Ojcze, moje siły nie wystarczą tutaj. Ojcze, moje człowieczeństwo chce uciec od tego cierpienia. Ciebie potrzebuję. Ty wiesz i ja wiem, że Twoja wola zostanie wypełniona, ale spraw we mnie to prawdziwe wykonanie, namaszczone mocą Twojego Ducha. Aby to, co zostało złożone na moje barki, zostało wykonane. Werset 43 mówi, że w czasie tej modlitwy ukazał mu się anioł, który go umacniał.
Ojciec odpowiedział na jego modlitwę. Nie wiemy, co anioł mówił do Jezusa. Ale na pewno nie przyszedł tylko po to, żeby poklepać go po plecach. Coś zadziało się, coś stało się. Coś, co sprawiło, że to człowieczeństwo same z siebie słabe stało się mocne jak stal i gotowe do poświęcenia. Czytamy bowiem dalej, że Jezus toczył prawdziwie śmiercionośny bój. Do tego stopnia, że popękały mu na czole, na skroniach, naczynka krwionośne i pojawiły się krople krwi. Tak intensywne było to spotkanie z Ojcem, ten bój modlitewny, który Jezus toczył. Nie dziwi mnie, że Jezus potrafił wykonać wolę Ojca. Dla nas jest to jeszcze o tyle bardziej niepojęte, że czysty i święty, nieskażony grzechem Jezus Chrystus niesprawiedliwie cierpiał. Tego nie rozumiemy, bo w każdej sytuacji naszego życia możemy powiedzieć zgodnie z prawdą, zasłużyliśmy sobie na to. Ale nie Jezus. Jeśli chce być prawdziwie Bożym dzieckiem, to prawda o nowym narodzeniu nie może być frazesem. Nie może być po prostu powiedzonkiem. Nie mogę po prostu mówić, że na nowo się narodziłem wtedy, kiedy żyję starym życiem. Kiedy mam stare troski, stare pragnienia, stare oczekiwania. Kiedy chodzę w strachu, w przerażeniu. Kiedy uciekam od odpowiedzialności, jestem leniwy w duchowym życiu. Nie chcę umniejszać niczego, komukolwiek, bo nie jest to moją rolą. Ale zachęcam was, patrzcie na Chrystusa. On toczy prawdziwy bój. Czy zdarzyło ci się, bracie i siostro, toczyć chociaż podobny bój? A po co? A po to, żeby oddzielić siebie od czegoś, co jest grzechem, złem, a co kochaliśmy bardzo. Co lubiliśmy robić? Toczyłeś taki bój? Toczyłaś taki bój? Więc nie dziw się, że w tym świecie tak niewielu znajdujemy ludzi, którzy świecą prawdziwie niebiańskim blaskiem. Więc nie dziw się, że tak niewielu ludzi na tym świecie smakuje jak sól, która pochodzi wprost z nieba. Jakże łatwo zadowalamy się takim niedzielnym, byle jakim chrześcijaństwem. Nie mnie sądzić, czy ktoś z tych ludzi jest zbawiony, czy nie. Ale Chrystus ostrzega. Chcesz się Bogu podobać? Chcesz, żeby twoje życie naprawdę podobało się Bogu? Módl się. Módl się. Nigdy nie przestawaj się modlić. Czyli nigdy nie przestawaj mieć społeczności ze swoim Bogiem. Nigdy nie przestań z Ojcem rozmawiać o tym, co cię boli. O tym, jak jest ci trudno w tej czy w innej sytuacji. Niech to będzie uczciwa rozmowa. Niech to będzie uczciwe wylanie serca. Niech to będzie prawdziwy bój modlitewny. Niech to trwa chociaż chwilę. Aby później przez całe lata przynosić niezwykły rezultat. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 2:20 powiada: ja już nie żyję. Właśnie coś takiego tutaj się dzieje. Kiedy wylewasz swoje serce przed Bogiem, kiedy mówisz: Ojcze, ja chcę żyć tak, abyś Ty był uwielbiony. Ja chcę żyć tak, abyś Ty mógł mnie używać wedle swojej własnej woli. Ja chcę żyć tak, żebyś miał satysfakcję z mojego życia. Ja chcę żyć tak, żeby wielu ludzi mogło widzieć we mnie Chrystusa. Jeśli tak chcesz żyć, to musisz umrzeć. To jest paradoks. Ale to jest paradoks, który
w praktyce okazuje się niezwykle prawdziwy. Na tym bowiem polega nowe narodzenie. Tak jak Biblia powiada, stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Kim jestem w Chrystusie? Jakie są moje pragnienia? Przecież znam swoje serce i wiem, co w tym sercu jest. Czy naprawdę wszystko, czego pragnę, podoba się Bogu? A jeśli wiem, że się nie podoba, to co z tym robię? Udaję, że to nieważne? Lekceważę to? Pamiętaj, że grzech wcześniej czy później, jeśli będzie lekceważony, rzuci ci się do gardła. Za wszelką cenę będzie chciał zabić życie, bo on tylko wtedy króluje, kiedy żyjesz w śmierci, duchowej śmierci. Kim jestem w Chrystusie? Jakim jestem? Dokąd zmierzam? Na te pytania każdy naśladowca Chrystusa, każdy uczeń Jezusa powinien sobie odpowiedzieć. I nie może to być odpowiedź bezmyślna. Kochani, niech nas Bóg błogosławi i niech nas prowadzi do mądrych decyzji w naszym życiu. Amen.